nieco rozrywało od środka. Ale co z czarnymi na umówie? Trzeba do druidów pójść. Już byłam. Powiedzieli, że ich zioła już nic nie wskórają. Że już tylko... O, Wiedźmin! Przychodzicie w sprawie smoka, co? Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład? A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworu? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupów. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nilas, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach, od powis po góry. Na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. Proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie, za rzeką. Chłopcy... lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze, niech będzie. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. Ślady krowi krwi. Może poprowadzą u niedoleża. Pogruchotane kości. Spadł z wysoka. Gniazdo. Widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. To pomożecie ze smokiem, czy nie? Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada.
Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła, gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo. A jak z prawej, to... ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Jak się woła owce? Taś, taś, cip, cip. Ej, baranie! Chodź, idziemy polować na widłogona. I owca! Ruchy, ruchy, owca! Zginęłaś w słusznej sprawie, owco. Niech ci ziemia lekką będzie. Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem? Jadem strzykał? Tak. I złote łuski miał, a dym mu buchał z pyska niby z komina. Wszystko jak w pieśniach skaldów. Zasłużyliście na swoją nagrodę. I rękę księżniczki, ale zadowolę się pieniędzmi. Jest potwór. Przychodzi wiedźmin i nie ma potwora.